Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dzisiaj zaprezentuję Wam model niezmiernie ciekawy. Model, który kupiłem sobie, mimo że nie kolekcjonuję tego typu modeli, to jednak kupiłem z czystej ciekawości, dla tak naprawdę zaspokojenia własnej próżności poniekąd, ale głównie z ciekawości. Chciałem się przekonać na własne oczy w tym temacie. I tyle. Kupiłem jeden, więcej nie będę kupował, nawet mimo tego, że te modele są dostępne. Dlaczego? Jeden powód to widzicie tutaj na tej naklejce. Za chwilę zobaczycie, bo widzę, że się skutecznie odbija światło. Ale już Wam pokazuję. Tak. Cena jest wysoka, a to jeszcze nie jest najwyższa cena. Co to jest? E1A, tak oznaczony model. De facto jest to przeróbka, przemalowanie Y-ka czerwono-kremowego firmy Robo, wykonana przez firmę Robo. Jaka przeróbka, to już się domyślacie. Otóż w zasadzie po cichu w tym roku pojawiły się na giełdach przeróbki Y-ków wagonów 112A firmy Robo, robione przez samą firmę Robo. O tyle jednak ciekawe, że o ile są tam dostępne w nielicznych sklepach, ja kupiłem w jednym łódzkim sklepie, też na Allegro coraz częściej są spotykane, są niemalże w stałej ofercie. Drogie, lecz zresztą co ja będę mówił, sami za chwilę zobaczycie. O! Proszę bardzo, rozpakowałem ten model. Jak widzicie, górnej części wytłoczki nie ma. Dlaczego? Ano dlatego, że na dachu jest zabudowany pomost i już tu na wierzchu mam model. Wieje trochę wiatr, żeby mi to nie odfrunęło, to wezmę to obłożę. Tu już widzimy tego, położę może na tym ten model. No i wszystko ok, wygląda fajnie. Model tutaj wagonu technicznego PKP Energetyka. Wszystko wygląda fajnie, ładnie. Fajny model, tak? No fajnie, ale tylko i wyłącznie na pierwszy rzut oka. Zaraz zobaczycie bliżej, jak to wygląda. Jakoś dziwnie mi działa kamera. Coś się przestawiło, ale dobra, najważniejsze, żeby to przybliżenie było. Przybliżone, może podniosę wyżej. O co chodzi? Otóż, no wszystko fajnie, bo mamy wagon techniczny tutaj z pomostem, w środku też odpowiednio urządzony, zabudowany, niby wszystko fajnie, tylko że jakość, niestety, jakość tego wykonania jest słaba. Jak został wykonany ten wagon? Otóż, no, na oryginał, czyli ten czerwono-kremowy wagon, został przemalowany i naniesiono kalki, które zostały zabezpieczone. Teoretycznie w ten sposób można wyprodukować całkiem porządny model, jednakże akurat w przypadku tego modelu nie można o nim powiedzieć, że on jest porządnie wykonany. On jest zwyczajną fuszerką. Nie boję się użyć tego słowa. O ile ciężko mieć pretensje, że kalki widać, bo będzie widać, ciężko jest je położyć tak, żeby się nie odznaczało, o tyle, jeśli chodzi o malowanie, to jest bardzo kiepsko położone. Tu widzicie, czerwona farba rozlała się ten z czerwonego pasa na żółty kolor. Nie powinno tego być. Tu widzimy, też o podświatło staram się pokazać, jakieś purchle, nie wiadomo co, drobinki kurzu pod tym lakierem. Wygląda to naprawdę nieciekawie. O ile z daleka, to by człowiek tego nie zauważył, o tyle z bliska wygląda to słabo. I to naprawdę bardzo słabo. Dalej tu widzicie takie jakbyś porysowanie, zadrapanie. O tu, w tym miejscu. Przyjrzyjcie się teraz. Też po prostu ewidentnie coś zostało schrzanione. Wagonu fabrycznego na pewno z taką wadą bym nie tolerował. Tu, proszę bardzo, tą czerwoną farbą jest pobrudzone. I tak dalej, i tak dalej. No po prostu widać ewidentnie kiepskie malowanie. Tutaj włos z pędzelka się załapał pod lakier. No słabo, naprawdę słabo. Dlaczego to jest słabo? Możecie powiedzieć, że się czepiam. Otóż no dlatego, że w porównaniu do modeli fabrycznych
to praktycznie nie ma porównania. To jest... Nie znajduję słów, że dlaczego tak to jest. No, nie tylko to, nie tylko malowanie. Zobaczcie, ten pomost. O, tu odstaje, niedogięte. Tu tak samo. Tu. Ewidentnie ktoś robił na szybkość, byle więcej tych wagonów, byle oddać i tyle. Teraz tak, tych wagonów jest, widziałem co najmniej kilka wersji z różnych zakładów. Łódzki, pomorski, świętokrzyski, takie śmaki i owaki. Niektóre są jeszcze w sprzedaży, możecie sobie kupić. Ten kosztował 425. Większość takich, które mają przebudowane również tą budę, te mają usunięte okna i zamalowane, tu jest zrobione całość, kosztują więcej, kosztują blisko 500 zł. I to jest właśnie coś, co no ja rozumiem, że ktoś włożył w to pracę. Ten wagon musi kosztować więcej, ale efekt końcowy za te pieniądze, blisko 500 zł, jest, no co tu dużo mówić, przeceniony. Tak? To moim zdaniem nie jest specjalnie warte swoich pieniędzy. To nie są pięknie wykonane wagony, które mogłyby tyle kosztować. Dla porównania wam pokażę tutaj ten już prezentowany ryflak PKP Energetyki, żebyście zobaczyli, jak to powinno wyglądać. Pamiętacie też z prezentacji, miałem wątpliwości, czy to jest przemalowane, czy to jest malowanie oryginalne. Teraz, zestawiając oba wagony obok siebie, mam pewność, że to jest fabryczne malowanie, że rzeczywiście jest to biały kruk. Tak? Tu widać, że jest tam pod drukiem, są naniesione oznaczenia. To malowanie też może nie jest jakieś super idealne, ale jest równiutkie, te odcięcia są równiutkie. Pod lakierem nic się nie skrywa, żadne drobinki kurzu i tak dalej. To wszystko jest zrobione porządnie właśnie na poziomie modeli fabrycznych. Tu to malowanie niestety odstaje. Pokażę wam tutaj pod światło oba. Przyjrzyjcie się sami. No to tak, mam kolejny wagon w kolekcji, tak, do pociągu sieciowego PKP Energetyki. Niemniej jednak więcej już kupować nie będę tych, bo one są zwyczajnie słabe. Samego pociągu też nie będę rozbudowywał, bo na dobrą sprawę do końca nie wiem, co powinno się znaleźć w takim składzie, jak i inne wagony techniczne, które by trzeba było wprost robić na zamówienie i oprzeć się na jakimś konkretnym przykładzie pociągu czy zestawieniu. Brak mi wiedzy w tym temacie, a swoją drogą nie mam też specjalnie ambicji, żeby taki pociąg budować. Kolekcjonuję po prostu modele, jeśli zostaną wydane seryjnie, to staram się je kupić do kolekcji i tyle, nie mam jakiegoś zamierzonego celu w budowie konkretnego składu. Stąd dalej tutaj nie będę na tym polu działał, ale o, to co mam, to mam. No więc tak, tak wygląda ten wagon. Jeszcze tutaj dodam, że zaprezentuję wam niedługo, jak tylko do mnie dotrą inne przemalowane przez Robo modele Y-ków. Chodzi o oba malowania Intercity, ten łamaniec, tak zwany łamaniec i oliwki. Wszystkie te modele kupiłem i czekają, dotrą do mnie za jakiś tam czas. Je wam zaprezentuję. One też są przemalowane. Pokażę wam porównanie właśnie tamtych przemalowanek z tą przemalowanką. Zobaczymy sobie razem, czy tamta wersja jest lepsza, rzekomo jest dużo lepsza, ta jest zwyczajnie słaba. Dość powiedzieć, że na stronie producenta Robo w zakładce moje modele powymieniane są te nowe wersje jakości ściśle limitowane, tych Y-ków w malowaniu PKP Intercity choćby, a o tych wagonach nie ma wzmianki, jak i zresztą o innych rozprowadzanych przez producenta, które sam widywałem na giełdach, czyli na przykład ryflakach przemalowanych w barwy kolei dolnośląskich, czy fikcyjne wagony w barwy kolei mazowieckich. Tymi też się również producent nie chwali na stronie, a kiedyś je sam osobiście nawet sprzedawał. Nie kupiłem ich. Dlaczego? Dlatego, że też wtedy na własne oczy widziałem, że niestety nie były najlepiej wykonane. No dobrze, tak to wygląda. Zobaczyliście sami. Mam taki wagon. Kolejnego składu tutaj pociągu PKP Energetyki budować nie będę. Zbudowałem wcześniej z dwoma ryflakami, pokazałem wam, z tym już pokazywać nie będę, bo no cóż, jeden wagon tutaj dużej zmiany nie czyni. Może gdzieś kiedyś przy jakiejś okazji się pokaże. Przepraszam. No właśnie, dobra, mam taki wagon w kolekcji. Zobaczyliście go.
Kupiłem go z ciekawości po to, żeby zobaczyć jedno co wiem za te pieniądze i w tej jakości. Więcej raczej nie potrzebuję mieć w kolekcji. Cóż, trzeba podejmować takie decyzje i tyle. Dobrze, to dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja jeszcze może, zanim się pożegnam, to na spokojnie zapakuję go. Zapakuję modele w swoje pudełka. Tutaj najpierw rzeczony ryflak. O. Tak. Poluta. Odwoluta założona, trafi tutaj do pudełka, pudełko po ryflakach. I już model zapakowany. To ten. A teraz ten. To pudełko jest niekompletne, trochę właśnie wycięte. Tu już jest. Tu jeszcze tak zabezpieczone. I jeszcze tak. Ok, niech to zabezpieczenie sobie pozostanie. Bardzo ciężko je z powrotem włożyć. Ściąga się cały czas ta folia, niestety. No nie jestem w stanie tego poprawnie założyć. Może powinienem położyć tak. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jak jest przytrzymane, to jest dużo lepiej. Tu mi zostało kawałek tej folii, ale chyba już się z nią pożegnam. Tam jest dosyć duża płachta. No to trochę lata w tym pudełku niestety. Nie, muszę jednak to założyć. Jakkolwiek ciasno by nie wchodziło, to jak widać musi to być, żeby unieruchomić model. Może tak się uda. Jeszcze raz. Tak. No i się ściąga. Dobrze, a może nawet niech to sobie zostanie, przynajmniej nie będzie latało. Tak, jest sztywniutko, brzydko to wygląda, ale mi chodzi o zabezpieczenie modelu. I już tutaj zamkniemy. O, jest. Model w opakowaniu, może troszeczkę brzydko zapakowany, ale najważniejsze, że pewnie, że nie lata, nie uszkodzi się. No dobrze, dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam do oglądania innych odcinków serii. Na razie się żegnam. Cześć!